Cześć wszystkim z tej strony, Kador, to jest mój kolejny gameplay z gry Titanfall. I jest to gameplay, który po prostu nagrałem sobie. Tak grając na luzie, mówię, a włączę sobie nagrywanie, może coś z tego ciekawego wyjdzie. Właśnie dlatego głos nagrywam oddzielnie, oglądając ten gameplay. I muszę powiedzieć, że w tym gameplayu zdobyłem bardzo ładny wynik, gdyż udało mi się nie zginąć ani razu. Tak jest, ani razu udało mi się nie zginąć. Nie wiem, ile jest w tym skilla, umiejętności, a ile jest w tym po prostu szczęścia. Nie wiem, nie wiem. Lecz również miałem wtedy dobry dzień. Później, dwa mecze później, już nie chciało mi się nagrywać, ale również chyba miałem akurat największą liczbę zabójstw. Rekord zabójstw chyba miałem w tej grze normalnie, ale mogę się mylić. Już każdego nie nagrałem, no ale chociaż ten gameplay jest bardzo fajny. Jak mówię, ani razu nie udało mi się tutaj zginąć, więc cały czas coś tam zabijałem. A do tej pory nie zginąć ani razu zdarzyło mi się chyba dopiero 3 razy. I mówię, jakieś to szczęście miałem, że akurat włączyłem sobie nagrywanie. Mówię, może coś fajnego będzie. O czym będę tu gadał w tym gameplayu? No może będę po prostu na bieżąco komentował, co się dzieje na tej mapie. Kurczę, wybaczcie mi, ja kompletnie nie mam pamięci do map w tym Titanfallu. No, w Call of Duty mapa jakaś, pamiętam nazwę, praktycznie od razu się uczę. W Battlefieldzie jakaś mapa, też praktycznie od razu pamiętam już jej nazwę. A tu tych map za cholery nie mogę zapamiętać nazw. Nie wiem dlaczego. Tutaj kolesie ładnie wykończyłem, jak ja lubię tego wykańczać chamsko. No za cholery nie mogę zapamiętać tych nazw, więc nie pamiętam nawet jak ta mapa się nazywała. I tutaj jak raz wleciałem do Tytana, to już z niego nie wyleciałem do końca rundy, więc tutaj będzie większość gameplayu latanie jako Tytan. Ta broń akurat do Tytana jest bardzo dobra, tutaj niechcący. Pamiętam, włączyłem ten dym elektryczny, pomyliły mi się klawisze. No i podejmowałem chyba tutaj troszeczkę walk z Tytanami. Zresztą zaraz zobaczycie, co tu, jakie tu rzeczy się niewydarzone działy. Mówię, nie wiem ile w tym skilla, ile w tym po prostu zwykłego szczęścia, ale... O, ja lubię takie coś robić. O, wykańczać. Z tym wykańczaniem jest tak, po prostu kto podejdzie i kto kliknie V, znaczy V, co ja gadam, zależy jak to ma ustawione. Kto kliknie po prostu atak wręcz, ten zdobędzie killa. Tak czasami się to nie udaje, bo albo ktoś ma nuklearną katapultację, albo ktoś ma autokatapultację i wtedy może się to nie udać. Wiecie, że ja nawet jestem na tyle chyba niespostrzegawczy. O, widzicie, znowu tutaj kolesia wykończyłem. Strasznie lubiłem to robić właśnie w tym gameplayu. Nawet nie zauważyłem, że każdy Tytan ma inną animację właśnie wykańczania. Jak widzieliście, ja gram tutaj ogrem i on po prostu wyrywa ręce i zdziela tego Tytana jego prawą, jego lewą ręką. No po prostu w czoło, że tak powiem. Ja myślałem, że to jest losowa, to się okazuje, że każdy Tytan ma inne właśnie. Ogrom ma tak, jak widzieliście, Atlasa, no to już pewnie widzieliście na moich gameplayach. Po prostu wkłada łapę w jego kokpit, wyciąga pilota i go rzuca. A nawet nie widziałem, jak ma łowcą, gdyż łowcą grałem naprawdę bardzo mało. On ma troszeczkę zbyt słabo wytrzymałość, ten łowca. Aczkolwiek ten następny gameplay... Nie, dwa mecze później grałem łowcą z ciekawości. I... Znowu wykończyłem, ale już był pusty. I ja się zdziwiłem, bo to właśnie był ten mecz, w którym miałem praktycznie największy wynik. Ja się zdziwiłem, że tak łowcom nie ginęłem aż tak często. I właśnie zobaczyłem, u niego jest takie coś, że... O, znowu wykończenie, ale to jest fajne. U niego jest takie coś w łowcy, że również ciska tą łapą mu O, zaraz coś powiem ciekawego o tych widmach. Ciska mu łapą w kokpit, wyciąga kolesie i tak miażdży go w rękach. To jest takie bardzo fajne. Co do widm, jak zauważyliście, tamte widmo skoczyło na budynek
I dlatego ja myślałem, że to jest gracz i od razu tak szybkim ruchem starałem się przycelować, nie? O ile pamiętam, ja mogę się naprawdę mylić, ale wydawało mi się, że w becie widma nie skakały. Albo nie skakały, ale albo ja tego, no nie zauważyłem, naprawdę po prostu. Nie wiem, nie pamiętam, jak wiecie to napiszcie mi, czy one skakały te widma, czy one po prostu jak piechurzy sobie latały, naprawdę nie pamiętam, dlatego jak zacząłem już w oryginalną grę grać z początku, to po prostu jak widma skakały, to ja myślałem, że to gracze są i od razu patrzę, celuję wszystko, szybki ruch, a tu, o, patrzę widmo, myślę, o co tu chodzi. Naprawdę, albo nie widziałem, taki ślepy byłem, albo nie było czegoś takiego. Tutaj normalnie rozpierdziucha. Z tej broni to jeden shot celny i pilot ginie. Takim rozbryzguje się po prostu, rozsadzam go. Ja już ten mój tytan ledwo tutaj żył, ale jak już udało mi się, tak uciekałem. Tak starałem się chować, żeby mi się ta tarsa zagenerowała. Tak walczyłem tutaj z salwą rakiet. Wciskałem. Mało korzystałem z tego. Z tej mocy. Z mocy rdzenia. Również ten dym, jak ktoś mi skacze. Ja na przykład nie potrafię zbytnio grać. Nie mając tego dymu elektrycznego, no bo ja po prostu on się przydaje w walkach. Ta gra jest na tyle dynamiczna, że nie chcę się tej tarczy wirowej zatrzymać pocisków, chociaż to bardzo efektowne i przydatne czasami i fajne, ale ja po prostu zbytnio nie lubię i nie umiem aż wykorzystywać tego w dobrych momentach, więc ja wolę sobie wziąć dym elektryczny, który ma właśnie dwa zastosowania. Nie, trzy, ale już nawet mówiłem o nich w gameplayach z bety, pamiętam. Jeden to jak jest pilot, skoczy ci na kark, to i to jest super zastosowanie, jak ci pilot skoczy na kark, to go od razu zabijesz, nie musisz wychodzić. Jak walczysz i się wpierniczysz w tytana i puścisz dym, to on mu strasznie dużo zabiera życia. Oraz trzeci to jak uciekasz, to żeby cię trochę nie widzieli. Ale najbardziej przemawia za mną to, że tytana stoczysz, pilota stoczysz, który jest na plecach, bo to jest bardzo denerwujące. Okej, ale już ten krótki gameplay zbliża się powoli ku końcowi. Taka była klasyfikacja końcowa. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach z gry Titanfall. Cześć!